wszyscy wtedy chcieli jak najlepiej. Chcieli przeżyć razem żałobę i to się przez pierwsze godziny, może przez pierwsze dni udawało. A potem zostało celowo rozbite, zniszczone przez wypuszczenie tej szczujni takiej skrajnej, fundamentalistycznej, prawicowej, która zaczęła lansować jakieś nieprawdopodobne bzdury o zamachu, o zamordowaniu prezydenta. Wie pan, no to tak, to nie jest tak, że sami ludzie wymyślają. To im politycy często podpowiadają i po prostu szczują na innych. Panie prezydencie, pan jest z wykształcenia historykiem. Jak pan sądzi, jak na kartach podręczników historii będzie się pisać, powiedzmy, za 20, za 30, 50 lat o katastrofie smoleńskiej? Wie pan, wydaje się, że no będzie jednak każdy naród ma taką potrzebę, żeby próbować sklejać tą historię, przeszłość, pokazywać to, co pozytywne, albo to, co łączące, co ogólnonarodowe. Tak było z powstaniami, które też dzieliły Polaków. Tak było z różnymi klęskami, które przeżyliśmy. To potem po jakimś czasie raptem się okazuje, że to prawie zwycięstwa były, prawda? Więc to będzie to samo. Będzie próba pokazania katastrofy jako właśnie żałoby ogólnonarodowej, jako coś, co zostało głęboko przeżyte, coś, co poraniło Polskę. Mam nadzieję, że będzie też miejsce na pamiętanie jednak i o tych, którzy próbowali ratować Polskę po tej katastrofie i tych, którzy dolewali oliwy do ognia. Również ja mogę powiedzieć tyle, że moje działania już po wygranych wyborach prezydenckich to były całkowicie nastawione na to, aby uratować to, czy odbudować to, co zostało zniszczone w wyniku katastrofy smoleńskiej w sensie politycznym. To były nominacje wszystkich dowódców wojskowych do spółki z ministrem obrony narodowej, szefa banku centralnego, no wszystkich, wielu, wielu instytucji, które stanęły w momencie śmierci tej katastrofy smoleńskiej. No ale będzie też, mam nadzieję, że ku przestrodze będzie pamięć także o szaleńcach politycznych, którzy nie wahali się żałobę smoleńską zamienić w awanturę polityczną.